Cześć. Zapewne znacie mnie już bardzo dobrze, ale jeżeli ktoś jest tutaj po raz pierwszy, to ja jestem Emilia, to jest kanał megadyskont.pl. Widzieliście już zapewne recenzję o samochodzie policyjnym Playmobil, a tym razem pokażę, jak go obsługiwać i jak się nim bawić. Nie wiem, czy już wspominałam, ale cały zestaw zasilany jest na różnego rodzaju baterie. Mamy baterie m.in. w joysticku, w ekranie, a także w kamerce dołączonej do samochodu i w samym samochodzie. Ale to już musicie sprawdzić, jakie baterie są tutaj potrzebne w instrukcji obsługi. Tak jak wspomniałam, w zestawie mamy joystick z antenką, a także z dwoma drążkami. Jednym możemy kierować do przodu i do tyłu, a drugim na boki. I od razu joystick jest zamontowany na takim specjalnym uchwycie, który łączy się z ekranem. I teraz ten ekran łączy się z kamerką, która nagrywa wszystko dookoła. I teraz możecie zobaczyć, że nakierowuję kamerką na siebie i w kamerce widzimy teraz moją twarz. Włączoną kamerkę montujemy na siedzeniu pasażera obok policjanta. Zamykamy dach. I gotowe. Wszystko włączamy. Musimy włączyć joystick. Tutaj już na ekranie również nam się pojawiło, bo jest włączony. I włączamy samochód pod spodem. Możemy zacząć zabawę. Jeśli ciekawią Was inne zestawy Playmobil, to wejdźcie koniecznie na naszą stronę internetową megadyskont.pl i tam możecie zobaczyć inne recenzje z tej serii, ale możecie również tam zakupić produkty.